Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Michał i jest ze mną Miki, sąsiad. Witam bardzo serdecznie. No i jesteśmy dzisiaj sobie na Bolusiowie, ale ladż. O, chyba autozapis. Jesteśmy sobie na Bolusiowie, jak widzi ta nowy sprzęt u mnie, jak zarówno i mojego sąsiada. Jest Dokładnie. to Fendt 180-konny faworyt. Kosiareczka taka Sigma do wygaszania rowów, bo jak wie ta ludziska, mam usługi jeszcze, to przydałaby się taka kosiareczka. Kombajn buraczany, jednorzędowy, bo stwierdziłem, że na usługi też będę jeździł, nie będę holmerów żadnych sam wynajmował. Kosiarka z New Holanda sprzedana, jak widzita. No i w dzisiejszym odcinku jest w planach obcięcie rowów w całej wsi, więc ja już wsiadam moją bestię. A ja się na chwilę nie odzywałem, aż się zaprezentuję, także Dzień dobry, ja Michał. też jestem, nie? Jakby coś. Dzień dobry, Michał, dzień dobry. Ja witam. Dobra, awaryjki, bo to chyba awaryjki trzeba załączyć, bo tu... O Boże, O, jakim zestawem montuję? Jedzie Miki swoją bestią. Poka bestię, gościu. Czekaj, które ja pole... O, to sobie no jakby. Zerwę ściernisko. Zerwyś. Nie, ja z ciebie zawsze nie mogłem, jak nagrywaliśmy. Do zrywania ścierniska. Realnie sceniska. Kurde, tutaj krzak, to czekaj, bo krzaka to ja nie będę przycinał nową kosiarką. Brni tam wszystko, jak widzę. Zobaczymy, czy to prawdziwa łańcuchówka jest. Dobra, jebać krzaki. Łe! A zobaczymy, jak się da radę z tą talerzówką. Łe, idzie! Czy tak wiesz? Ażem wygiął w drugą stronę. Dobra, walić te krzaki już. Bardzo tutaj jest, to trzeba tak 8 jeździć. Ale Ty. Spalanie podskoczyło. Tu brud wyskakuje z tej kosiarki. Tak, ja idę normalnie zobaczyć. I ona trawę zjada. Zaraz ci pokażę. Trawę zjada? No, patrz to, czekaj, zaraz ci pokażę. Faktycznie. Czekaj. O Boże, jak przysunął w pieniek. Patrz to, patrz to. Widziałem właśnie. A tam brud został. Gdzieś. Kurde, tutaj mnie wójt sołtys i wszyscy gminy Bolusiowo Wielkie poprosili, żeby wyciąć tutaj krzoki, znaczy się krzoki, te trawniki. Ja mówię, ja mam za dużą kosiarkę. Oni mówią, dobra, to pan, my panu załatwimy, żeby pan sobie mniejszą kupił. No i mi załatwili. Mi taką małą załatwili. No, czuł, że ona i tak jest trochę przydurzawa, bo połowa idzie po tym, po asfalcie, bo... Patrz jak grzebie. Bo o dobra, tym... trochę już zduszył. Ale tu grzebie, a tu błoto musi być. O kurde. Jaką mi sąsiad dobrałeś tę rezówkę tutaj? A co? Masz więcej koni niż ona potrzebuje, a ty jeszcze marudzisz. Ja wiem nawet dlaczego. Sobie za dużo pieniędzy kupiłem. No, Miki tam Kejsa sprzedał, Monosema sprzedał, kupił sobie nowy siewnik do kukurydzy, wszystko. No daj mi! Taki o! Ja będę na usługi jeździł kukurydziane też. Ty, i będziesz mi klientów podkradł, o ty chud. No jak, nie? No trzeba gdzieś zarobić. Zaraz ci kukurydza tu wetnę kosiarką. O ty, piarunie. Teraz słupki tu omijam, bo tutaj jak się poprzewracają, to będzie trochę lipa, bo to droga główna, że tak powiem. A gdzie ty jesteś teraz? Tu, przy twojej kukurydzy teraz. Na skarpie? No jo. Te siódemka dobre ma hamulce, dobrze, że Fender nie przyjechałem, bo tam hamulce spalone. Ja mam dobre hamulce, co ty gadasz. No, bo twój to większy, to tam... Szybciej... Ja tam mu podkręciłem trochę. O, poradzić modne to... Pam, 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 para, pa, 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 pam. A, pa, para, pam, pam, pa, pa. No to się nagrywa, hehe. To się kameruje, Krzychu. Od 5 po nagrywaliśmy, pamiętaj. Dobra, Michał. No, jakby zaś nie wyszedł taki jak długi, ale ostatnio był fajny taki długi, fajnie się grało tam. To fajnie się grało, nie? Ogólnie. No. A ja zapierniczyłem teraz sobie nogą. Najpierw mówił, żeby drogi główne wyciąć, no to wytnę te główne, nie? Do lasu i tp. Dobra, krzaki tu wpizdziet. Bo krzaki też każą wyciąć, a mówię, że będę pilarki kupował specjalnie. Właśnie, bo Michała na tym takie coś nie stać. Powiedzmy sobie prawdę. Nie dosyć, że kurczoki tam drogie jak...
Nie dość, że się same nie umieją wykluć, to... To Michał tam je, ten... Wykluwa je. Ja tu znaki teraz wycinam, bo... Nie ma co się pieprzyć ze znakami. Ta leżówka jest niedobra na nasze pola. Czemu? Bo ten... Za nisko się opuszcza, nie idzie na hydraulice podniesień. To dobrze, że jeszcze za nią nie zapłaciłeś, z czego wiem. No, jeszcze nie płaciłem, tak jakby na testach ona jest na razie. Tak jakby zaraz cię licytują, bo nie zapłaciłeś. Prawda. Ja mam taki dzienny przyrost, że ty nawet nie masz pojęcia. No, chyba subskrypcji na YouTubie. Nie, 20 tysięcy na dzień. No, za mleko. Chyba 20 zł chciałeś powiedzieć. Nie. Chciałeś powiedzieć 200 chyba. Kurna dziod, jakie znaki tu są, no kto to je poustawiał? I ogólnie planuję wymienić agregat. Już w tym środku planuję wymienić agregat. To nie jest źle. No, też jak sądzę. Ja tu się skupiam. Też niezły agregat. Ja tu się skupiam na dobrym wykaszaniu i wszywam w każdy słup, a ty mi tu gadasz o jakimś agregacie. Myślałem, że tam tym gruberkiem szybciej, lepiej pójdzie, ale... Dobra, do mosta i z powrotem, a potem przez Bolusiowo Stare i tam trzeba wyciąć od drugiej strony mosta. Ej, pożyczysz mi talerzówkę? Talerzówkę? Ja tam nie nasmarowaną ją mam, ale jak chcesz to... Ja tam mi przesmaruję. Ona się przetrze. Bo nawet się nie chce zamknąć. To nie, z otwartą pojadę. Dobra, o kurde, ale żem tu jeszcze na skupa, żem leciał, bo tu mi tak dał mi dychę, mówi, weź tu łopkość delikatnie przy płocie. Bo da się śmieją, że tu na tym Bolusiowie to tu wjocha jak chuj. Aż zostawię swoją na zastaw. Dobra, ale twoja tańsza, halo. No, ale nowsza. Nowsza, jakieś miesiąc, dwa. Mniejsza, ale nowsza. Ale nowsza, nie? Dobra, czekaj, no tu na hydraulice muszę dać... Ale ty tutaj masz naprawdę porządek? Tak jak ja. No co? Musiałem gdzieś prasę postawić, bo tam w garażu miałem tam wymianę oleju. Wszędzie. Ja muszę w zatorze wymienić olej. W Proximie? Nie, w tym starym. A ty go nie masz przecież już. Tego starego mam zatora. Masz? O kurde. Weź go lepiej, sprzedaj, gościu. Nie, ten zetar jest bajer. Majstersztyk mówisz? Tak. On tak gwizdzie mu turbina, nie? Że ci mówię. Ty masz trzy ciągniki. Tak, zawsze. Dobra, ale tu bym dół kosiarką teraz ładnie... Tym to pójdzie. Chodź, zobacz, jak rów wycinam ładnie. Gdzie ty teraz jesteś? Na starym Bolusiowie już? Nie, ja teraz jadę objazdówką znowu. Czekajcie, bo to jest skin walne takiego. O. Jak tu ładnie powykaszał. Ale na jęcowkę. Bo screeny robię. No, takie screeny na odcinku. Ale jeden, home. Jeszcze awaryjki, bo to kurde, wie ta jak to jest na tej wsi. Lecimy dalej. Widzisz jak to ładnie po rowie idzie? Widzę właśnie. Czy ty to widzisz, Januszu, Andrzeju, Mirosławie? Widzę, widzę. Jaki ma trzy imiona, jakby ktoś nie wiedział. Tak. 53 twarze Mikołaja, o. 53 imiona. Dobra, bo twoich twarzy nikt nie widział pięciu. Jak to nie widzieli? Ja widziałem, hehe. Na Q&A tak niby było. Znaczy się, to była tylko jedna twarz Mikołaja. Uśmiechniętego, pozytywnego człowieka, rolnika. A ja znam jeszcze ciemniejszą stronę Mikołaja. Taka książka była kiedyś. No nie, to była Greja, sorry. Greja. A polecam film. Ty już lepiej o książkach nic nie mów, bo ty i tak nie czytasz. Ale film polecam, no. Polecasz film, mówisz? No, z Greja. Film oglądałeś? Olgą. Mamą? Nie, ze siostrą. O kurde. Wiem, jestem żałosny, wiem. No to ładnie tam było ze siostrą oglądanie. A ty nie masz siostry, no. I nie wyzywaj. A ja nie lisuję ani nie wyzywam, także nie wiem, co ty gadasz. I nie obrażaj, synek.
A ja bym chciał coś powiedzieć. Chodź no tu do mnie. Pozdrawiam mamę, tatę, dziadka z całego serduszka. Czekaj. Halo, tu przed chwilą brud sypała ona. Jak? Przeze mnie wygiął. No i co chcesz teraz zrobić? No nie, tu brud przed chwilą ona wysypywała. Lol. Ale beka. Fajnie wysypała. Się to klika, nie? Chyba ty pracownika idzie na nią zatrudnić. O Boże, jak ruszył tu. O Janusza muszę zatrudnić. Na... Ja tu muszę pracować, a ty mi tutaj... O Janusza. Aż mi szędz gaz. Pod górkę zostawiłem na biegu i zadusiłem. Będę musiał przy domie obkosić albo jakiś, albo dzieciaka zawołam, żeby mi obkosił pilarką. No wejdź tam, powiedz, masz kosę i koś, a jak nie, to dam ci sierpa. No, a jak nie, to mi talerze w talerzówce będziesz wymieniał. O, będziesz chciał talerzem. Małe cięcie. Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. Jesteś po krótkim cięciu, Miki, to się nagrało. Co? To się nagrało. To się nagrało, tak? No. A tego się nie wytnie, nie? Nie. Dobra. Może być. Okej, no tu jeszcze pojadę obciąć delikatnie, żeby było, że niby cała wieś obcięta. Niby cała wieś? A ty tam u mnie ładnie wytnij, nie? Jeszcze czego, koło ciebie to wyłączę. No. Pierunie ty. Kosiarkę masz nową, no i to nie przyjedziesz do sąsiada. Wiesz ile leciałem? Taki sąsiad, ja wam mówię. 40 na godzinę z nim leciałem. Jego sąsiada to... Ty, 3 dychy. 4 dychy. Kosiarką? No. Lol. To nieźle. Tu jeszcze wytnę, bo tutaj to... Ta trawa to tu taka skatowana, żeby... Ja to pole prawie kończę. No to talerzówkę byś mi mógł oddać. A co, chcesz talerzować? Nie, ale możesz oddać, mówię. No, oddam ci, oddam. Ja kupię swoją. Obym noży nie połamał w tej, bo już tyle razy w nią waliłem w coś. No właśnie. A to z gminy dostałeś hajs na to? Nie, z gminy, moje. Czekaj, bo ja ją złożyłem przez przypadek. Tyk. Dobra, elo. Jedziemy dalej. A ja w następnych odcinkach to będzie pewnie kiszonka, co? No, tu już trochę obsycha ta kukurydza, to bym na biogaz. To zacznij, bo jak wszystkie, to będzie lipa. Właśnie, ta potingerka miała dzisiaj dojść do ciebie, czy tam do mnie. Nie wiem, bo ty ją chyba zamawiałeś, nie? Ale nie wiem, jaki adres podałeś. Ja dzisiaj no podałem, że na skup mają przywieźć. Aha. To przywiozą na skup i już. A ci łąkę obecne jeszcze nawet. Nie obcinaj. Znaczy się, no, bo tak głęboko wjechałem, że ci przyciąłem delikatnie. I zero krowy nie będą 2 miesiące co jeść. To sobie idź podbieraj lepiej. Kurwa, aż wjechał teraz. To ty na tym starym bolusiowie, to ja tutaj delikatnie oblecę i tyle. Nie delikatnie, tylko ładnie tam. Kurna dziot. Pod sklepem to nie będę nawet ciął, bo Staśkowi jeszcze nogi utnę. No kurwa, z moją talerzówką jeszcze trąbi. To tnie w ogóle? No, nie tnie. O kurde, tnie! Nie tnie. Kłamiesz. Ja wiem. Jeżeli w terenie zabudowałem, to może byś światło chociaż zapalił, co? A weź idź pan. Nie. Ten płot... To patologia na odcinku normalnie. Ja już wiem, dlaczego ten płot jest taki krzywy. Ci poprzedni, co tu kosili trawę, zrobili to samo, co jest. Ale zdycha na garze coś. Dobry. Ja muszę zobaczyć tutaj to tylko. Mogę talerzować? A ty podobno miałeś słomo ode mnie brać jeszcze, nie? To się zobaczy. Na razie czasu nie ma. Moci dam, czasu nie ma. Ja tu muszę orać niedługo, a gnój wywozić i gnojówkę, bo nie mam gdzie.
Ja tam gnojówkę chętnie przydałem. No ci dam gnojówkę, to nasikaj najpierw. Dobra, to Ja tam wjeżdżam teraz. ja się nawijam tu. Moja promocja na Waltry, zaraz kupuję jakąś. Ty to moją talerzówkę tak po krzaka nie dlatego. Jeśli nigdy nie policzę. Ja mam po krzakach. No lecisz po krzakach, no nie pijesz, nie pierdol głupot. Kurwa, na kamieniu jak wybiło. Nie, ty tę kosiarkę raz, dwa zepsujesz. Dobra, tutaj nie tnę, bo tutaj to za dużo krzaków i słupów. Może było. Tylko ja tam teraz idę, nie? Żeś mi ładnie tu wykosił. No. Prawidłowo. Jeszcze trochę... Op, kolinder, jasne. No jeszcze bym w płot wjechał. Nie maruj, dobra, ja... taki sąsiad, ja sobie kupię zaraz kosiarkę, jaką taką pchaną mi... Ja ci go murowałem. Dobra, to ładnie ten obiadę jeszcze, pyk, o. No i popsinałeś ten... Rowy. Czekaj. I koniec. Odcinka prawie. Już mamy niecałe 20 minut chyba, nie? No, 17 dokładnie. A to jeszcze możesz trochę coś tam popresować sobie. Ale zaraz będzie padać sąsiad. No to co? To właśnie dobrze jak presujesz i będzie wtedy padać, bo masz siatką presujesz, tak? No, przyjedziesz mi pomóc, bo to kurde taka ciemnota. A zaś ta słoma to będzie gówna, a nie słoma. No zaraz tam, nie wiem, podepnę Proximę i zaraz będę do ciebie przyjadę. Ok. Tylko sobie przyczep porobię, bo są twardsze, także niech później namokną trochę. O mamma mia! Ja wiecie. Oby to twoja dziewczyna oglądała. No i co? Ty pośpiewać nie mogę? Nein, nein, nein. O ty, no si te pig, no si te pig, no. Ja pierdolę. Z kim ja gram? Z kolegą, przyjacielem wręcz. Z imienia i nazwiska bym powiedział, ale się znowu ktoś fochnie, hehe. Co się fochnie? Bo już jedna taka osoba była, co się fochło. No ale to tam na chwilę, aby. Zgaśnie kiedyś ta kosiarka, dobra, zgasło. Dobra, już na golf powjeżdżam. Czekaj, dacha se zamknę. T7, drzwi się otworzę. Dobra, zamykamy drzwi. Ja sobie tu muszę pozamykać okna, bo jak zacznie padać, to... No, ja w dążę. Wszystko pootwierane mam. Czekaj, ze dwóch. Wracałem po przerwie. No. Do nas to była dość długa przerwa, bo około 30 minut. No, a dla was to nawet nie cała sekunda pewnie. No, cały dzień we farmingu wręcz. Dokładnie. No. Aż się wypogodziło nawet nam. Dobrze, to na razie sam presuj. O ty, sam. Bo ja tu już skończę talerzować, to może przyjadę. Tak do 10 po, bo już 18 minut jest. Popatrzyłem, czy 15, więc tak z 25 będzie ok. Więc tak do 10 po, ale ten cel jest szeroki, nie? To tu na tym polu też była nagrywana akcja na 2. Dokładnie. Coś? A ja jeszcze muszę bryłę zrobić. Jaką bryłę? Ostrosłup. Aha. Na co, na matematykę? No. I tak będziesz miał 2 i tak. Ale nie mi. A komu? A, Corneli. A po co? No bo ta, bo mnie prosiła, tak? Ale płaci ci chociaż? Ja jestem dobry kolegą, tak? I zrobię jej. Mhm. Miki, ty marzysz dziewczynę, hehe. Ona chłopaka, hehe. Nie no, kappa. No i co z tego? Nie, nic, się śmieję przecież. Koleżanka i to z klasy. I to z klasy. Coś będzie, że obgadujemy na odcinkach. Koleżanki i to z klasy. Ale kurwa, ten fend jest szeroki, nie? A, żebym dzisiaj tydziechę przepalił przed chwilą.
Ja nie wierzę, nie? Zabrałam mam kolację znowu. Znowu. Teraz. Ten, nie? Teraz masz kolację? No zaraz. Więc nagramy i lecę na kolację je. No, to tam, żeby się nie zjadł, nie? No, może za dużo. To pole może akurat zdążę spresować jeszcze na ODC. Ale raczej zdążę, bo ten fence to z tą prasą to lata jak dzik. Ile idzie? 20. Jeszcze na usługi muszę niedługo lecieć z tym fendem, nie? Ja mi się dopiero zaczął tak ten... wiosną, nie? Tak kukurydzę. Znaczy, widzisz, na usługi. Bardziej to do siebie idę presować, ale na inne wsie jadę, nie? Ooo. Bo to ten, no ten drugi kurnik, nie? Bo tu... Ja w sumie bym mógł do kogoś jechać na usługi z Orki, bo mi pług za niedługo przyjdzie. A po co ty wymieniasz tego kuna? Bo ten, bo się łożyska wyrąbały. A łożyska są tak ciul drogie. Sprzedaj, powiedz, że jest dobry. No i co zrobię właśnie? Bo mi się nie opyla naprawiać tego pługa, jak mogę sobie kupić nowy pług. Tylko nie na swój numer, pamiętaj. Co? Tylko nie na swój numer. No. A jak ciebie nie było, Mikuś, a ja byłem wtedy, nie? No. To dzwoni, to przyjechali tu z Chorosza, nie? Mówię, halo, dzień dobry, co tu się dzieje? Mówią, czy pan Kubiak? A ja mówię, że nie. Mówi, to co tu robi ten Guber u pana? Ja mówię, no nic, sąsiad przechowuje. Ona mówi, a gdzie sąsiad mieszka? Ja mówię, no na Bolusiowie Starym. Chyba cię nie zastali, nie wiem. Aha. Albo ci licytują już tam dom. Tak, licytować to mogą raczej twój. Cicho tam, nic nie wiesz o moich kredytach. Ty nawet nie wiesz, jakie ja mam z tym Horszem tam te... układy. Dogodnienia. To czemu oni cię... mi chcieli kiedyś średnik dać na testy. To czemu cię szukają? Nie rozumiem tego. Wiki, wyjaśnisz mi te dziwne relacje? Może nie zrozumiałeś, szukają, tylko poszukują. Poszukują. Poszukiwany listem kończyn. O, listem kończyn ci dam. Jezu, jak ta presa to się przypycha, nie? Przy tym fędzie. Takie kurde, takie zbicie ma na wałku, nie? 200 obrotów na minutę. Przepraszam, na sekundę. Normalnie ten wałek do wymiany będzie tyle obrotów. Mówili do wymiany będzie? No, tak się zatrze. Nieźle, a wiesz, że jest już rozsiewacz skręcony do końca? Już mi mówiłeś mówiłem kiedyś. Ci? Kiedyś, no. O, ale fędzik piękny. No mi też się podoba, wpisuje się. A ty go chyba polerowanego miałeś, nie? No, ja go jeszcze będę polerował. Takie świeci jak psu jajca, jeszcze go będziesz polerował. Płatniki. A to jakie ty to wziąłeś? Chromowane czy jakie? No. To nieźle. Ja tam plastik wziąłem. Ja biorę orechrom. Google chyba. Dobra, ja ci tak w sumie ci powiem, nie? Nie wiem, talerzówkę ci odwiozę może, co? A wiesz, trochę ją przetarłem, nie? To umyj mi ją jeszcze. Kurde ci to masz. A po podwórku teraz mam sobie kostkę brudzić. A to u mnie mówię. A, i tak dobra. Jestem brudna i tak będę potem w ten mył kostkę całą to. O kurde Michaela. Ty Miki, bo tu zaraz mnie przyjdą zabić, nie? To może zakończymy. Może zakończymy, co? Zakończymy. A co ty tam wpierdalasz? Chipsy. I gruba się. No to wiesz, chipsy jesteś chudszy niż ja. Potem ja gruby nie jestem, mam płaski brzuch. Potem będziesz miał problemy jak mój kuzyn. Na pewno. Ja się mutuję, bo idzie mała. Dobra. Dobra, Miki, kończymy. No to także to, dziękujemy wam bardzo serdecznie za obejrzenie naszego odcinka. Jeśli tak, zostawcie łapeczkę w górę, komentarz i to, do kolejnego, na razie. Cześć.